Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie o Afryce, a konkretnie o środowisku naturalnym tego kontynentu. Moi drodzy, Afryka. Drugi największy kontynent na Ziemi po Azji. Azja zajmuje powierzchnię 44 milionów kilometrów kwadratowych, natomiast Afryka nieco powyżej 30 milionów kilometrów kwadratowych. Jest to bez wątpienia najbardziej zwarty ląd. Co to znaczy? Najbardziej zwarty kontynent. Co to znaczy? Czyli ma mało półwyspów, ma mało zatok, czyli ma mało urozmaiconą rzeźbę terenu. Drugi czynnik to ma mało wysp. Moi drodzy, spójrzmy na Afrykę. Tak naprawdę taką jedyną większą wyspą Afryki jest Madagaskar, który prawdopodobnie oddzielił się od Afryki kilka tysięcy lat temu. Madagaskar tutaj na wschód od Afryki. Poza tym z takich jeszcze bardziej znanych wysp to chociażby Seszele, to jest najmniejsze państwo afrykańskie tutaj na Oceanie Indyjskim, Wyspy Zielonego Przylądka, oraz tutaj wyspy na Zatoce Gwinejskiej, chociażby wyspa Bioko. I to tyle. Jest oczywiście wiele mniejszych wysp należących do Afryki, ale to są takie największe. Natomiast spójrzmy na Azję. Azja, dalej, że ma dużo półwyspów, ma dużo zatok, to ma bardzo dużo wysp, chociażby wyspy japońskie, wyspa Sachalin, wyspy indonezyjskie, prawda? Czyli tych wysp ma bardzo dużo, czyli nie jest tak zwartym kontynentem. Spójrzmy sobie później na Europę. Europa też ma dużo wysp, ma dużo kontynentów, ma dużo półwyspów, przepraszam. Takich jak chociażby Półwysep Apeniński, Pirenejski czy Skandynawski, prawda? Wyspy jak Islandia, Irlandia, Wyspy Owcze, czy chociażby Wyspy Brytyjskie, prawda? Ameryka Północna, proszę Państwa, również ma rozwiniętą linię brzegową i ma bardzo dużo wysp, głównie na północy Kanady. Mamy chociażby Wyspę Wiktorii. I Ameryka Południowa, no to jest kontynent taki też dosyć zwarty, ale bym powiedział, że mniej zwarty od Afryki. Ma przede wszystkim wyspy Galapagos, czy wyspy Falklandy, czy Ziemię Ognistą, która tak naprawdę cała jest z wysp. Jeszcze mamy Australię. Australia też ma jeden zwarty ląd, ale ma dużo wysp. Chociażby taką największą to jest Nowa Zelandia, składająca się z wyspy północnej i południowej. Również Tasmania. Ale cała Oceania, proszę Państwa, mówi się Australia i Oceania. Te wszystkie wyspy na Oceanii należą do Australii, najmniejszego kontynentu. No, mamy jeszcze oczywiście Antarktydę, no ale Antarktydę tak naprawdę nie biorę pod uwagę, ponieważ jest to kontynent lodowy, jest to kontynent niezamieszkiwany przez człowieka. Jest po prostu anekumenon, czyli obszarem niezamieszkałym przez ludzi. No dobrze, no to co możemy sobie powiedzieć o położeniu Afryki? Afryka jest jedynym kontynentem na kuli ziemskiej, która leży na równiku, zwrotniku Raka oraz zwrotniku Koziorożca. Jest to jedyny kontynent, który leży na trzech zwrotnikach, na trzech równoleżnikach. Co jeszcze możemy sobie powiedzieć? Możemy sobie powiedzieć o punktach skrajnych Afryki. Moi drodzy, punkty skrajne Afryki. Co to są w ogóle punkty skrajne? Punkty skrajne to są miejsca najbardziej na północ, południe, wschód i zachód wysunięte na danym kontynencie, w danym państwie. Najbardziej na południe wysuniętym krańcem Afryki jest przylądek Igielny położony w RPA. Najbardziej na północ to jest przylądek Biały, położony w Tunezji. Na wschód przylądek Hafun, położony w Somalii, na samym krańcu Półwyspu Somalijskiego. Tak naprawdę Półwysep Somalijski to jest jedyny duży półwysep Afryki. Tak zwany róg afrykański. I na zachód, proszę Państwa, mamy jeszcze przylądek Zielony.
od tego przylądka nazwano Wyspy Zielonego Przylądka, o których wspominałem, mówiąc o wyspach afrykańskich. No dobrze. Proszę Państwa, czyli powiedzieliśmy sobie, gdzie leży Afryka, jakie ma punkty skrajne, że jest to najbardziej zwarty kontynent. Ale co z ukształtowaniem powierzchni? Moi drodzy, Afryka jest najbardziej wyżynnym kontynentem na Ziemi. Co to znaczy? Czyli ma najwięcej wyżyn, jeśli chodzi o odsetek całego lądu. Jakie są takie największe wyżyny? Przede wszystkim wyżyna Abisyńska, która to jest największa w ogóle wyżyna całej Afryki. Położona ona jest na terenach Etiopii. Wyżyna wschodnioafrykańska, ona położona jest na południu od Abisyńskiej. Jeszcze jedna. Jest to wyżyna Bije. Proszę Państwa, wyżyna Bije położona tutaj na tej mapie nie jest zaznaczona, ale leży na terenach Angolii. Moi drodzy, później najwięcej w Afryce jest gór. Gór najwięcej jest głównie w Afryce północno-zachodniej. Na północnym zachodzie Afryki położone jest pasmo, które się nazywa Góry Atlas. Góry Atlas to jest największe obszarowo, to są największe obszarowo góry w Afryce. Leżą na terenie przede wszystkim trzech państw. Jest to Algieria, Tunezja oraz Maroko. Najwyższym szczytem tych gór jest Tubkal. Wznosi się na wysokość 4167 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w Maroku, nieopodal miasta Marrakesz. Ale pamiętajmy, że Tubkal nie jest najwyższym punktem Afryki. Najwyższym punktem Afryki jest, moi drodzy, Kilimandżaro. Kilimandżaro, czyli pojedynczy masyw górski, tak naprawdę to jest wulkan, to jest wygasły wulkan, który wygasł wiele, wiele lat temu. Wznosi się na wysokość, moi drodzy, 5895 metrów nad poziomem morza. I ma takie jakby trzy szczyty. I najwyższy szczyt to jest właśnie Kibo. I Kibo uważany jest za najwyższy punkt całej Afryki. Kilimandżaro znajduje się w Tunezji, nieopodal granicy z Kenią. We wschodniej Afryce. Na południu również rozciąga się pas gór, ale gór niskich. Są to góry smocze i góry przylądkowe. Rozciągają się one w RPA. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie o ukształtowaniu powierzchni. Jeszcze sobie nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy sobie o nizinach, które stanowią bardzo mały odsetek Afryki, ale jednak są. Niziny znajdują się przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Afryki oraz na zachodnim wybrzeżu Afryki. Chociażby tutaj właśnie w okolicach Zielonego Przylądka. No i tutaj właśnie na wschodzie Półwyspu Somalijskiego i nad kanałem mozambickim. Kanał mozambicki to jest kanał pomiędzy Afryką a Madagaskarem. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie o najwyższym punkcie Afryki, ale nie powiedzieliśmy sobie o najniższym. Moi drodzy, najniższy punkt Afryki to jest jezioro Asal. Jezioro Asal położone jest w Djibouti. Nad Morzem Czerwonym. Jest to o tyle ciekawe jezioro, ponieważ jest to jedno z najbardziej zasolonych jezior na świecie. Ja już wspominałem ostatnio przy lekcji o prądach morskich, że nie wszystkie zbiorniki wodne oczywiście są tak samo zasolone i mówiliśmy sobie o Morzu Martwym, że jest bardzo mocno zasolone, ale proszę Państwa, jezioro Asal jest jeszcze bardziej zasolone, ponieważ zasolenie jeziora Asal wynosi aż 348 promili. Ale ku jeszcze większemu zdziwieniu muszę powiedzieć, że to również nie jest najbardziej słony zbiornik na Ziemi.
ponieważ jeszcze bardziej zasolone jest jezioro w Kanadzie, jezioro Pathians. I to jest, proszę Państwa, najniższy punkt Afryki, jezioro Assal w Djibouti. No dobrze, czyli powiedzieliśmy sobie o ukształtowaniu terenu. A jaki jest klimat? Jakbym Was zapytał o klimat Afryki, no to chyba każdy by powiedział gorący. Tak? I taki jest, oczywiście. Ale pamiętajmy również, że Afryka nie jest najbardziej gorącym i to nie w Afryce notuje się najwyższe średnie temperatury roczne, tylko w Australii. W Australii notuje się najwyższe temperatury roczne, nie w Afryce. To zapamiętujemy. Proszę Państwa, w związku z tym, że Afryka jest kontynentem, który leży, tak jak powiedzieliśmy sobie, zarówno na równiku, zarówno na zwrotniku Raka i na zwrotniku Koziorożca, to znaczy, że będzie tam notować się bardzo wysokie temperatury. I moi drodzy, najwyższe temperatury w Afryce notuje się na zwrotniku Raka, czyli tutaj. Czyli na Saharze. Tam została ukształtowana wielka pustynia, największa pustynia na Ziemi, czyli Sahara. Drugie najwyższe temperatury będzie notować się tutaj, czyli na zwrotniku Koziorożca. Oczywiście w zależności od pory roku, prawda? Na półkuli północnej latem będą najwyższe temperatury, a na półkuli na południowej zimą, tak? Oczywiście mówiąc jakby z naszego kalendarza. Natomiast mamy jeszcze równik. Teoretycznie to na równiku powinno być najcieplej, ponieważ na równiku promienie słoneczne najbardziej padają pod kątem prostym. A wiemy, że głównym czynnikiem kształtującym temperaturę jest oczywiście czynnik słoneczny, czynnik słońca, tak? I jak słońce pada pod kątem prostym, wtedy ziemia się nagrzewa i powietrze bardziej. Czy ten kąt jest coraz mniejszy, tak jak na przykład u nas w Polsce, bo Polska leży dosyć daleko na północy, dlatego temperatury są takie, jak są. Moi drodzy, więc dlaczego właśnie na równiku nie ma najwyższych temperatur? Dlaczego? Bo są deszcze. Tam, proszę Państwa, leje cały rok. Są tam tak zwane deszcze zenitalne. Z tego powodu, że jest tam gorąco, to wiemy, że jak jest gorąco, to woda paruje. A jak paruje, to proszę Państwa, wznosi się. A jak się wznosi, to się skrapla i spada w postaci deszczu. To są tak zwane właśnie deszcze zenitalne. Dlatego, proszę Państwa, właśnie na równiku okres wegetacyjny trwa cały rok. Nie tak jak u nas w Polsce, który trwa około 230 dni, tylko cały rok. A co to jest okres wegetacyjny? Jest to okres, w ciągu roku, w którym wzrastają rośliny. Kiedy temperatura, średnia temperatura dobowa jest wyższa od plus 5 stopni Celsjusza. Spójrzmy chociaż na teren naszego kraju. Na Pajezierzu Suwalskim jest dużo krótszy okres wegetacyjny niż chociażby wzdłuż linii Odry w okolicach Wrocławia, w okolicach Opola czy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Prawda? Dobrze. Czyli powiedzieliśmy sobie tak mniej więcej o klimacie. A jakie tam występują strefy klimatyczne? Jaka tam występuje roślinność? Jakie tam żyją zwierzęta? Tak jak sobie powiedzieliśmy, na równiku występują wilgotne lasy równikowe. Tam żyje, proszę Państwa, dużo gatunków ptaków, gadów, płazów, ale także ssaków. Takimi bardzo znanymi ssakami są małpy, chociażby goryle, które także zamieszkują lasy wilgotne lasy równikowe Afryki. Jakbyśmy szli na północ i na południe od tych wilgotnych lasów równikowych, to ten las równikowy powoli zamieniałby się w sawannę. Sawanna to jest taki obszar trawiasty. Tam są łąki, trawiaste łąki, na którym występują dwie pory roku. Jest to pora sucha i pora deszczowa. Pora deszczowa w zimie,
Pora sucha latem. Pora sucha jest jednak trochę krótsza niż ta pora deszczowa. Tylko, że czym bardziej na północ i czym bardziej na południe, w zależności od tego, na jakiej jesteśmy półkuli, to ta pora będzie deszczowa się skracać, a sucha wydłużać. Więc najdłuższa pora deszczowa na sawannach jest czym bliżej lasów równikowych. Kiedy jest pora deszczowa, sawanna tętni życiem, proszę Państwa. Jest zielono, kolorowo, pojawiają się zwierzęta, tak? Chociażby zebry, żyrafy, okapi, słonie, różnego typu antylopy, na przykład antylopa gnu, antylopa elant, największa antylopa, bawoły afrykańskie, tak? Zwierzęta mięsożerne. Co za tym idzie, kiedy przychodzi pora sucha, one, proszę Państwa, migrują, czyli uciekają do tych bardziej przyjaznych terenów. A co z drzewami? Jakie tam są drzewa i rośliny? Chociażby baobaby czy akacje. Ale ktoś powie, u nas też są akacje. Nie, u nas nie ma akacji. U nas są robinie akacjowe. Akacja charakteryzuje się tym, że jest pień, i u góry ma koronę drzewa w kształcie takiego parasola. Te akacje, które się mówi tylko na nie akacje, które rosną w Polsce, bo mają szpilki, no mają, tak, ale to nie są, proszę Państwa, te akacje, które rosną w Afryce. Te drzewa, które rosną tutaj u nas w strefie umiarkowanej, to są po prostu, to są robinie akacjowe, nie akacje. Pamiętajmy. Moi drodzy, rosną tam również, proszę Państwa, trawy, tak jak powiedzieliśmy, bo sawanna to jest trawiasty przede wszystkim obszar, ale bardziej na północ sawanny lub na południu, w zależności od tego, o której sawannie mówimy, czy o tej na północ, czy o tej na południu, będą rosły już bardziej takie mniej wymagające rośliny, jakimi są sukulenty. Sukulenty są to rośliny gromadzące wodę w czasie pory deszczowej, żeby przetrwać porę suchą. Do sukulentów zaliczamy przede wszystkim kaktusy, ale nie tylko, bo także agawy. Pamiętajmy również, że agawy nie są kaktusami. Następnie na północ, od strefy sawan jest, proszę Państwa, obszar pustynny, Sahara. Ale pomiędzy sawannami a tymi pustyniami jest jeszcze taki obszar, który nazywamy Sahelem. Sahel, moi drodzy, w ostatnich latach trochę spustynniał. Ostatnio jest taki trend, że Sahel pustynnieje. Dlaczego pustynnieje? Dlatego, dlatego, ponieważ wiemy, że na Ziemi jest cieplej. Co za tym idzie, na Sahelu również jest cieplej. Poza tym wiemy, że na pustyniach wieją wiatry, które przenoszą piasek i pustynie się rozrastają. Co za tym idzie, Sahara jakby w jakimś stopniu zasypuje nam Sahel. Więc ostatnio się mówi, że Sahel w ostatnich latach bardzo spustynniał i kiedyś przypominał bardziej sawannę, a teraz już bardziej przypomina pustynię. Jeszcze mi się przypomniało o jednej rzeczy, jak mówiliśmy o kształtowaniu powierzchni, moi drodzy. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym, o jeszcze jednej ważnej powierzchni w Afryce, jakimi są kotliny. Kotliny, czyli zagłębienia terenu. Afryka ma dużo kotlin, chociażby kotlinę Czadu czy kotlinę Kalahari, która też jest bardzo suchym i nieprzyjaznym miejscem do życia. Moi drodzy, mamy jeszcze jedną taką znaną pustynię, o której też wspominałem, opowiadając o prądach morskich. Jest to pustynia Namib. Jest to pustynia utworzona przez zimny prąd bengalski. Znajduje się ona tutaj, w państwie Namibia, na zachodnim wybrzeżu Afryki. Moi drodzy, z czym nam jeszcze się kojarzy Afryka? No, my byśmy powiedzieli na pewno, że Afryka kojarzy nam się z odmianą negroidalną człowieka, czyli z tak zwanymi ciemnosku z ludźmi ciemnoskórymi, tak? I oczywiście
Tak jest, ponieważ praktycznie w całej Afryce mieszkają ludzi o kolorze skóry czarnej, których nazywamy odmianą negroidalną. Negroidalna wcale nie musi być czarna, tylko taka brunatna, ale czasami rzeczywiście podchodzi aż pod wręcz czarną. Obok odmiany negroidalnej mamy jeszcze odmianę mongoloidalną, czyli czyli ludzie o skórze żółtej, czyli mieszkający między innymi w Azji, i europeidalną, czyli my, czyli ludzie o skórze białej podchodzącą pod taki różowy. Na przykład, proszę Państwa, Irlandczycy mają właśnie taką skórę podchodzącą pod kolor różowy. Czyli powiedzieliśmy sobie również o ludności. Pamiętajmy, w Afryce mieszkają przede wszystkim czarnoskórzy, czyli ludność negroidalna. Nie zapominajmy także, że w Afryce mieszka dużo takich mniejszych plemion, jak chociażby ludność masajska, zamieszkująca sawanny, czy ludność sawanny i lasy równikowe, czy ludność pigmejska. Pigmeje w ogóle są najniżsi ludzie na świecie, którzy osiągają tylko do 1,5 metra wysokości, również żyją w wilgotnych lasach równikowych Afryki. Moi drodzy, a co o wodach powierzchniowych? W ogóle co to są wody powierzchniowe? Wody powierzchniowe to są rzeki, stawy, jeziora, bagna. To są wody powierzchniowe, czyli wody, które znajdują się jakby na kontynentach. Natomiast oceany, morza, tak? To już nie są wody powierzchniowe. Więc my się zajmiemy wodami powierzchniowymi. Moi drodzy, ku waszemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że Afryka ma lepsze warunki wodne niż Europa. Dlaczego? Ano dlatego, ponieważ po pierwsze ma dużo dużych rzek. Drugi czynnik ma lasy równikowe, w których cały czas bilans wodny jest dodatni. I to są te czynniki, które wpływają na to, że warunki wodne Afryki, mimo gorącego klimatu, wcale nie są takie złe i są lepsze chociażby niż w Europie czy w Australii. Jakie z takich większych rzek możemy wymienić w Afryce? No na przykład Nil, to jest w ogóle najdłuższa rzeka świata, chociaż potamologia, to jest nauka zajmująca się rzekami. Potomolodzy twierdzą i się sprzeczają jedni z drugimi, którą rzeka jest najdłuższa, czy to jest Amazonka, czy to jest Nil, bo jeszcze do tego za bardzo nie doszli. Jedni twierdzą, że Nil, drudzy, że Amazonka. Dlaczego są takie podzielone zdania? Ponieważ wiemy, że Puszcza Amazońska, czyli północna część Ameryki Południowej, to jest, proszę Państwa, to są tereny bagniste. W związku z tym nie wiadomo za bardzo, gdzie ten Nil ma źródła. Amazonka, przepraszam, gdzie ta Amazonka ma źródła, ponieważ ciężko jest to określić. Źródła Nilu są dokładnie znane, wiadomo gdzie one są, wiadomo gdzie rzeka uchodzi. No, Amazonka też wiadomo gdzie uchodzi, ale nie wiadomo gdzie ma źródła. A gdzie uchodzi Nil? Nil uchodzi, moi drodzy, w ogóle gdzie on płynie? On płynie z południa na północ, tutaj ze strefy sawan, aż po Morze Śródziemne, uchodząc właśnie do Morza Śródziemnego. Uchodzi do Morza Śródziemnego, tworząc wielką deltę Nilu. A jak się domyślamy, bo chociażby nasza Wisła również tworzy deltę, to co jest przy delcie? Dobre gleby. Jakie gleby? Mady, czyli tak zwane fluviosole. A jak są żyzne gleby, to się domyślamy, że rozwinęło się tam rolnictwo. Właśnie w dolinie Nilu, przy ujściu Nilu do Morza Śródziemnego, na północy Egiptu. Drugą najdłuższą rzeką Afryki jest Kongo. Jest o tyle ciekawą rzeką, że dwa razy przepływa przez równik. Czyli jak jest równik, to Kongo sobie płynie tak.
To jest najdłuższa rzeka Afryki. Poza tym mamy takie rzeki jak chociażby Oranje w południowej Afryce, chociażby rzeka Limpopo. Limpopo to jest rzeka płynąca tutaj i uchodząca do Oceanu Indyjskiego, nieopodal stolicy Mozambiku, Maputo. Nazywana jest rzeką krokodylą, ponieważ jest tam bardzo dużo krokodyli. Mamy także rzekę Senegal od państwa Senegal, czy rzekę Kubango. Kubango jest, proszę państwa, o tyle ciekawą rzeką, że ma swoje źródło, ma zwykłe źródło, takie jak każda rzeka inna, ale uchodzi w inny sposób, ponieważ Kubango uchodzi. Czyli inaczej Okavango, bo Kubango to inaczej Okavango, uchodzi nie do morza, nie do rzeki, nie do oceanu, nie do jeziora, tylko uchodzi do takiego bagnistego jakby terenu w kotlinie Kalahari. No dobrze, moi drodzy. Czyli powiedzieliśmy sobie o rzekach, że tych rzek jest, mimo że klimat jest surowy i ciepły, to rzek wcale tam nie brakuje. A co z jeziorami? Jezior też jest dużo. Przede wszystkim w okolicach Równika mamy wielkie jeziora afrykańskie. Przede wszystkim jezioro Wiktorii, to jest największe jezioro, przez które przechodzi chociażby właśnie Równik. Jezioro Niasa. Tutaj mamy jezioro również chociażby Tanganyika. Jezioro Tanganyika to jest najgłębsze jezioro Afryki i drugie najgłębsze jezioro na Ziemi. Bo wiemy, że najgłębszym jeziorem na Ziemi jest Bajkał, który jest nazywany Syberyjskim Morzem. Tanganyika jest również idealnym przykładem kryptodepresji. Co to jest kryptodepresja? Moi drodzy, kryptodepresja to jest taki obszar, to jest takie jezioro, którego dno jest poniżej poziomu morza. Czyli jak tu jest poziom morza, no to wiemy, że jeziora są raczej wyżej, prawda? Tafla wody w jeziorze jest wyżej. To jezioro jest takie głębokie, że dno tego jeziora znajduje się poniżej poziomu morza. I to jest właśnie kryptodepresja. I Kongo stanowi idealny przykład właśnie kryptodepresji. Pamiętajmy również, że w Polsce również mamy kryptodepresję. Jest nim jezioro Miedwie koło Szczecina. Miedwie koło Szczecina, niedaleko Stargardu. To jest właśnie taka nasza najbardziej znana kryptodepresja, czyli jeszcze raz, kryptodepresja jest to obszar, jest to jezioro, którego dno sięga poniżej poziomu morza. No dobrze, moi drodzy, czyli tak naprawdę temat środowisko przyrodnicze Afryki uznaję za zakończone. Następny temat to są wody powierzchniowe Afryki. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.